Witamy Was bardzo serdecznie, magazyn Speedway i Skomi. Dzisiaj wydanie specjalne, zapowiedź Speedway Grand Prix we Wrocławiu. Tak, we Wrocławiu po 12 latach wraca żużel na najwyższym poziomie, wraca do Wrocławia. Speedway Grand Prix to jakby przenośni. Żywo, proszę łapkę w górę, dajcie znać, że jesteście i będziemy już nadawać za chwilę na naszej antenie Radia Sport Polonia. A z tej strony witam Was bardzo serdecznie Adam Lis, redaktor naczelny grupy medialnej Radia Sport Polonia i Sport Polonia TV. Teraz nadajemy na częstotliwościach FM, czyli Radio Sport Polonia z Londynu, dla kibiców, dla pasjonatów Speedwaya, dla tych wszystkich, dla których Speedway, czyli czarny sport, nie jest obcy. Kochani, dzisiaj w naszym magazynie miał być nasz redaktor, który jest odpowiedzialny za Speedway w naszej redakcji, czy to jeśli chodzi o naszą, w ogóle naszej grupie medialnej, czy to chodzi o radio, czy o telewizję, Przemek Bartkowiak. Niestety nie może dojechać do studia. Korki, jeszcze raz korki. No widzicie, w Polsce traffic, normalna ludzka rzecz, a co dopiero w Londynie, gdzie 7 km nieraz trzeba pokonać 3 autobusami i w 1,5 godziny. A więc jeżeli ktoś z Was narzeka na traffic in Poland, no to powiedzmy sobie szczerze, że prawdziwy traffic możecie zobaczyć, jeżeli byliście, żyjecie, mieszkaliście lub będziecie mieszkać w Londynie, to przestrzegamy. Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Nowy, w pewnym sensie po renowacji, Stadion Olimpijski. 12 lat czekał Wrocław, czekała Polska na kolejną edycję, kolejny stadion, ale powrót, co najważniejsze, do właśnie na Stadion Olimpijski, powrót na nareszcie tutaj, w tych okolicach Parku Szczytnickiego, którego pamiętam w latach 2004, no szczególnie 2006-2008 mieszkałem i muszę powiedzieć, że właśnie w tamtym czasie, 12 lat temu, dokładnie w 2017 roku, ostatni raz mogliśmy usłyszeć ryk maszyn na wtedy jeszcze niezmodernizowanym Stadionie Olimpijskim w Wrocławiu. Ten ryk maszyn, ten euforia kibiców, te trąby jak na Mistrzostwach Świata w RPA, no i po Speedway Grand Prix rzesze kibiców wracających zadowolonych po właśnie Grand Prix na żużlu we Wrocławiu. Pamiętamy, że właśnie Wrocław był szczęśliwy dla naszego Tomka Goloba, którego przy tej okazji pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Tomku, jesteś naszym jedynym, ostatnim mistrzem świata indywidualnym na żużlu. Czekamy, kochani, już 4 lata. Tak naprawdę tylko jeden Polak wygrał rodzinny turniej Grand Prix od początku sezonu 2015, czyli przez dystans 13 imprez. Czy w sobotę ktoś odczaruje tę ojczyznę naszą, gdzie wielką historię, jak już wspomniałem, pisał Tomasz Golob. Cykl Grand Prix wraca do Wrocławia. Cykl Grand Prix wraca po tych 12 latach posuchy. Nie tylko dla lokalnej społeczności Wrocławia, która ma około 700 tysięcy mieszkańców, ale szczególnie możemy ekscytować się tymi emocjami, tym rykiem motorów, rykiem silników na Stadionie Olimpijskim w Wrocławiu, gdzie rozbrzmiewał dookoła, a tym bardziej, że Stadion Olimpijski w Wrocławiu stworzony właśnie, jak już wspomniałem, w okolicach Parku Szczytnickiego, a więc no tym bardziej to wszystko w okolicach na kilka, można powiedzieć, kilometrów, można było słychać zawsze euforię i to, że coś odbywa się mocnego na stadionie we Wrocławiu. Dziękuję. Jest z nami pan Ryszard Krzysztof Czaban, który również wczoraj z nami siedział do późnych godzin nocnych, można powiedzieć tak, na live'ie Sport Polonia TV, ale dzisiaj nie będziemy mówić o tym, ponieważ dzisiaj skupiamy się tylko i wyłącznie na Speedwayu i już, kochani, teraz mogę powiedzieć,
za chwilę przejdziemy stricto do zapowiedzi tego Grand Prix po 12 latach na Stadionie Olimpijskim w Wrocławiu, do tych najbliższych dni Speedwaya na antenie Radia Sport Polonia. Już w poniedziałek, dziś będziemy Sabine Weber, a więc 19-letnią niemiecką, jak to nazwać, jak zwać, tak zwać, chyba trzeba będzie wprowadzić do słownika żużlowego określenie kobiety, która jeździ na żużlu. W tym przypadku właśnie 19-letnia, która dzisiaj kończy urodziny. Dzisiaj możemy jej złożyć najserdeczniejsze życzenia i to robimy na antenie Radia Sport Polonia. Teraz na żywo z nami już widzę dwie osoby, no ale dobrze, za chwilę będzie ich więcej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dajcie kciuka w górę, czy nas dobrze słychać. Czy dobrze słychać mnie, ponieważ dzisiaj miałem być bardziej prowadzącym niż omawiającym, ale no cóż, zaszczyt przyszedł taki, a nie inny, że nasz ekspert, nasz redaktor naczelny, tak to nazwę, od grupy medialnej, w grupie medialnej odpowiedzialny za Speedway, jak już wspomniałem na początku, dla tych, którzy od początku nas nie oglądają, niestety traffic w Polsce nie mógł dojechać do studia tutaj w Polsce, a my nadajemy ze studia w Londynie, ze studia, gdzie kochani, no niedaleko nas, no tak można powiedzieć, niedaleko nas, za 310 bodajże kilometrów w Cardiff, a więc już za ponad miesiąc w Cardiff, dokładnie w Cardiff będzie miał miejsce British Grand Prix, a więc kolejna edycja cyklu Grand Prix na żużlu. To jest jedyny stadion, jedyna okazja, którą ja miałem kilka lat temu, możliwość oglądania na żywo po raz pierwszy w swoim życiu właśnie Speedway na tym najwyższym światowym poziomie, a więc stadion milenijny w Cardiff, no niesamowita atmosfera, porównywalna do tej atmosfery żużlowych, a więc wiadomo, na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie oprawa również na bardzo wysokim poziomie w Cardiff. Jeżeli dobrze pójdzie, to będziemy wszystko robić, aby otrzymać akredytację dziennikarską z Federacji Speedway Grand Prix i będziemy dla Was transmitować na żywo właśnie ze stanowisk komentatorskich, dziennikarskich dla radiowców, tak to nazwę przenośni, właśnie British Speedway Grand Prix. No, można powiedzieć, że dla nie tylko lokalnej społeczności, tak to nazwę, a więc dla Wielkiej Brytanii, jest to największa uroczystość, największa impreza żużlowa, przecież ligę żużlową Liga Angielska ma, ale no nie aż tak na pewno na wysokim poziomie jak nasza polska liga, która no nie zaprzeczajmy od lat, dziesiątek lat jest najlepszą, najsilniejszą ligą na świecie. Cóż, ja tu już troszeczkę odbiegłem od tematu pewnych zapowiedzi w najbliższym czasie. Już są trzy osoby, pozdrawiamy. Dawajcie łapki w górę, kto nas słyszy, kto jest na antenie. Kochani, w najbliższym czasie będziemy również mieli w tych najbliższych dniach no, więcej żużla niż futbolu, ale to dobrze, to jest naprawdę ukochany sport naszych rodaków, ukochany sport w Polsce, można powiedzieć pod względem chyba popularności, no tutaj by na pewno mógł walczyć z siatkówką, a także i ze skokami narciarskimi, bo przecież tutaj też od lat, od kiedy Adam Małysz zaczął skakać i osiągać wyniki, no szczególnie kiedy zaczął naprawdę gonić światową czołówkę, tak i w przypadku tutaj żużla, na pewno ta dyscyplina w Polsce cieszy się wielką popularnością. No i właśnie dla Was, kochani, w Radiu Sport Polonia, na antenie, na żywo, już w poniedziałek, 19-letnia Sabine Weber, która zadebiutuje już pojutrze na stadionie Polonii Piła w meczu ostatniej kolejki fazy zasadniczej drugiej ligi żużla, po raz pierwszy w historii polskiej ligi, debiut dziewczyny, 19-letniej młodej dziewczyny, której przy okazji ja nie skończyłem składać życzeń, ale dzisiaj nagrałem się osobiście dla naszej, jakby nie patrzeć, dziewczyny, której będziemy kibicować, trzymać kciuki w jej karierze Speedwaya, może to ona da bakcyla na dalsze starty innych dziewczyn. O, tutaj już mamy potwierdzoną opinię, a więc najlepsza liga w świata, to prawda, panie Ryszardzie, polski Speedway naprawdę, jeśli chodzi o reprezentację, jeśli chodzi o rozgrywki właśnie Grand Prix, czy jeśli chodzi o polską ligę, jesteśmy po prostu the best one, number one. I teraz tak, kochani, dzisiaj nie ma moich ekspertów, no co, z czego żałuję, bo ich wiedza na pewno jest dziesiątki razy lepsza od mojej. Ja speedwayem się dopiero od 1994 roku i właśnie od występów Sparty Wrocław, później Atlas Wrocław, no zmieniały się te nazwy,
Sparty Wrocław, gospodarza jutrzejszego cyklu Speedway Grand Prix. I już przy tej okazji zapowiedź Speedway Grand Prix dla mieszkających w Wielkiej Brytanii. BT Sport już od drugiego, chyba drugi lub trzeci sezon transmituje na żywo każde mecz, każde zawody związane z najwyższym, można tak powiedzieć, pułapem, czyli Speedway Grand Prix. Zapraszamy jutro do BT Sport dla tych, którzy mieszkają na wyspach, którzy mają odbiorniki, właśnie dekodery tej oto telewizji lub też dekodery Sky Sport, ponieważ jeżeli ma się dekoder Sky Sport, również można wykupić sobie abonament na zasadzie karty, mając kartę abonencką, kartę do dekodera z QQ, który no bez mała kosztuje 1300 funtów, no ale widzicie, no jak już wcześniej wspomniałem o Sky'u, jednak to jest najdroższa telewizja na świecie, najlepsza, która naprawdę potrafi około miliarda funtów przeznaczyć na transmisję angielskiej Premier League na kilka sezonów do przodu, więc naprawdę, skoro jedną ligę potrafi takie tutaj pompować pieniądze, co dopiero jeszcze jeśli chodzi o inne inicjatywy przez tą stację. A my zapraszamy jutro do BT Sport o 19 w Polsce, u nas o godzinie 18 rozpocznie się tutaj na wyspach właśnie dla Polaków, szczególnie mieszkających na emigracji, będziecie mogli oglądać na żywo w BT Sport Żurze. Kochani, jak już wspomniałem, stolica Dolnego Śląska smak wielkiego żużla zna doskonale i to nie tylko ze względu na Speedway Grand Prix, no, które no, można powiedzieć no, 12 lat czekano, ale zna ze względu na zawsze wysoką pozycję gospodarza tego stadionu, czyli Sparte Betard Wrocław, ale również zna doskonale to od ponad, jakby nie patrzeć, pół wieku, czyli od 50 lat na Stadionie Olimpijskim jest żużel. Jeżeli macie pytania tutaj na czacie, jeżeli chcielibyście skomentować również, proszę możecie uczestniczyć, zadawajcie pytania, nie ma problemu, będziemy jechać ostro, lub też wasze wspomnienia ze Stadionem Olimpijskim, wasze może też i wspomnienia związane właśnie z turniejami Speedway Grand Prix. Kochani, właśnie, na Stadionie Olimpijskim najważniejsze mistrzowskie turnieje gościły już w latach 60. i 70. i zawsze bez wyjątku były zakończone sukcesami reprezentantów Polski. Przypomnijmy, gdzie w 92 roku triumf jednodniowy, finał indywidualny mistrzostw świata wygrał Greg Hancock. No myślę, że tego żużlowca wam nie trzeba przedstawiać. Jest to niesamowita postać, człowiek, no można powiedzieć, który ciągle jeszcze ma w sobie tyle energii, że startuje na torach żużlowych. Właśnie, Amerykanin Greg Hancock, który przez lata jeździł na Stadionie Olimpijskim w barwach Betardu Sparty Wrocław. I to on w 92 roku zdobył indywidualne mistrzostwo świata na żużlu. 3 lata później, właśnie w 95 roku, za sprawą Ola Olsena, pierwszy turniej nowej formuły wyłania najlepszych żużlowców globu. Następne, później mamy również inaugurację cyklu Grand Prix, w której wygrał nie kto inny jak Tomasz Golob. No i później, 4 lata później, we Wrocławiu kolejnej wielkiej dokonał rzeczy. Po jednym z najsłynniejszych wyścigów, a de facto pościgów w historii Speedwaya, pokonał o błysk szprychy na linii mety Jimmy'ego Nielsena. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale to naprawdę, no jak teraz o tym wspominam, to aż ciarki przechodzą po rękach. Ten niesamowity, można powiedzieć, o szprychę, o pół koła wygrana, pamiętamy to zwycięstwo naszego wielkiego żużlowca ostatnich lat, Tomka Goloba, właśnie z Jimmy Nielsenem. No, od tego wydarzenia minęło przed miesiącem dokładnie 20 lat, to jest 20 lat, kiedy ostatni raz triumfował polski zawodnik na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Wrocław z Grand Prix również żegnał się wprawdzie w roku 2007, ale po wspomnianej wiktorii Goloba, gdzie więcej Mazurka Dąbrowskiego już na podium zawodów Mistrzostw Świata nie usłyszeliśmy, to jednak trzeba powiedzieć, że tą 20. rocznicę super by było, gdyby zwyciężył dla nas reprezentant teraz tych, którzy reprezentują na indywidualnych Mistrzostwach Świata na żużlu, naszych żużlowców, tych, którzy będą i w ostatnich latach są w czołówce światowego żużla. No, ale trzeba również powiedzieć, że również
jest to już niestety minus, że do częstszych wydarzeń nie można uznać, że nasi żurawcy zwyciężają na własnej ziemi. No jak to niekiedy się mówi, prorok w własnym kraju nie jest mile widziany, a i u siebie nie zawsze ściany pomagają, jak to się mówi w porzekadle żużlowym, no w sportowym w ogóle. No i przed własnymi kibicami, no jak wiadomo, miejmy nadzieję, że to będzie miało miejsce. Ostatnie, przypomnijmy, zwycięstwo, jeśli chodzi już o statystyki, które miało miejsce z udziałem polskiego zawodnika, to był pod koniec sezonu 2017 na Moto Arenie w Toruniu na najwyższym stopniu podium. Nawet nie zwycięzca stanął, pamiętamy, Patryk Dudek. Obecnie trzeba powiedzieć sobie tak, kochani, że tak zwany współlider klasyfikacji przejściowej to jeden z pięciu biało-czerwonych, którzy w sobotę zaprezentują się podczas powrotu cyklu Grand Prix do Wrocławia. Jak wiemy, jest to odnowiony obieg, o którym już wspomniałem. Diametralnie różni się od tak zwanego poprzednika. Obok niego i Bartosza z Marzlika do grona faworytów należałoby zaliczyć gospodarza pełną gębą, a więc Macieja Janowskiego. Kapitan Betar Sparty Wrocław nigdy jeszcze w Polsce nie zwyciężył. Trzeba to również zaznaczyć. A nie możemy zapominać jeszcze przecież o Januszu Kołodzieju. Przypomnijmy, że w czerwcu w Pradze pokazał, że stać go na wielkie rzeczy, kiedy wygrał Grand Prix Czech na żużlu. No i w pewnym sensie również na czarnego konia jest typowany Maksym Drabik. Maksym Drabik, który jest żużlowcem Atlasu, no Atlasu. Jeszcze te stare nazwy tutaj w pamięci mi lawirują w głowie Betardu Sparty Wrocław. No, kto będzie faworytem jutrzejszych zawodów? No na pewno może pokrzyżować tutaj plany Emil Saif-Tudino, z którym już w najbliższym czasie przeprowadzimy wywiad na antenie magazynu, na antenie Radia Sport Polonia, ale w magazynie będzie to również wydanie specjalne, tak jak i dzisiaj, Speedway is Coming. Przeprowadzimy wywiad właśnie z Emilem Saif-Tudinowem, który będzie gościł na naszej antenie na żywo. Będziecie mogli na żywo zadać mu pytania. Tutaj właśnie na czacie będziemy starali się do momentu, jak nie zbierzemy 1000 subskrybentów, nadawać z fanpage'a zawsze na żywo, czy to w przypadku telewizji, czy radia naszej grupy medialnej. No tak, na pewno Emil Saif-Tudinow i Leon Madsen. Leon Madsen to jest rewelacja w ogóle tegorocznego cyklu Grand Prix. Przypomnijmy sobie, że Leon Madsen, czyli zawodnik, który no na razie w klasyfikacji generalnej zajmuje trzecie miejsce i to właśnie on, obok Patryka Dudka i Emilia Saif-Tudinowa, mają ci trzej zawodnicy, czyli trzy żużlowcy mają 47 zdobytych punktów. Emil Saif-Tudinow uważany jest, że w tym roku ten niesamowity, przesympatyczny żużlowiec może wygrać i zdobyć indywidualnego mistrza świata na żużlu. No, jest na pewno faworytem, o nim sporo mówiliśmy wiele razy w magazynach Speedway is Coming na antenie Radia Sport Polonia, ale nie można również tutaj powiedzieć o pozostałych reprezentantach Polski, którzy też mają szansę. Obok Leo Madsena i Emila Saif-Tudinowa, na pewno i nasz Patryk Dudek, który, no jak już wspomniałem, jest na pozycji, no tak trzeba powiedzieć, na pozycji 1-3, bo przecież ci trzej zawodnicy i Emil Saif-Tudinow z Rosji, i Patryk Dudek, nasz reprezentant, i Duńczyk Leo Madsen mają po 47 punktów. O 3 punkty wyprzedzają kolejnego reprezentanta Polski, czyli Bartosza z Marzlika, a także Słowaka Martina Waculika. No i trzeba powiedzieć, że ta ścisła czołówka, no naprawdę tutaj będą emocje do końca ostatniego cyklu Grand Prix. Przypomnijmy, że na szóstym miejscu jest Szwed Fredrik Lindgren, który ma 42 punkty, no i później już jest tak w pewnym sensie pewna przepaść. To jest 10 punktów przewagi nad Duńczykiem Nilsem Christianem Iversenem. Kolejne miejsca może teraz przy okazji, jeżeli już jestem przy klasyfikacji generalnej po tych kilku rozegranych już cyklach Grand Prix, to między innymi trzeba powiedzieć, że na miejscu 9, a więc w tym miejscu, w którym bez wątpienia Janusz Kołodziej będzie walczył, aby znalazł się w tej ósemce. Przypomnijmy dla tych, którzy może tak na bieżąco nie śledzą żużla, jeśli chodzi o zasady indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu, że pierwsza ósemka zapewnia sobie na przyszły sezon start właśnie w kolejnej edycji Speedway Grand Prix 2020. I na pewno Janusz Kołodziej i na pewno Maciej Janowski z Betardu Sparty Wrocław będą walczyli o ten
wejście do tej pierwszej ósemki. Czy będą walczyć o podium? No będzie to trudno, ponieważ 15 punktów straty jest do trzeciego, no 15 do trzeciego miejsca, czyli gwarantującego jakąkolwiek nagrodę na końcu cyklu Grand Prix. Traci na przykład Janusz Kołodziej już 18 punktów, czyli no w przypadku indywidualnych mistrzostw świata na żużlu to już praktycznie jest po ptokach, tak to powiemy, ale walczyć o tę ósemkę, czyli pozostanie na przyszły rok w cyklu Grand Prix, na pewno i Januszowi Kołodziejowi, a na pewno i Maciejowi Janowskiemu tych szans nie odbieramy. No gorzej już na pewno jest z Bartoszem Smektałą, który traci do ósemki już 20 punktów. No zapewne już tego zawodnika w przyszłym roku nie zobaczymy w cyklu Grand Prix. Wiadomo, że jeszcze szanse są poprzez zwycięstwo w eliminacjach różnego rodzaju, więc jeszcze można zawsze otrzymać dziką kartę, jeżeli tu jest organizowany w danym kraju, czyli w tym przypadku w Polsce. Dlatego jest na pewno szansa na to, że nasi żużlowcy nie tylko, że będą walczyć o zdobycie indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu, ale również będą walczyć o tę ósemkę, czyli no, trzeba będzie nie tylko tutaj emocjonować się i być za naszymi zawodnikami w przypadku tej walki o najwyższe trofeum, czyli indywidualnego mistrza świata na żużlu, ale również i o te pozostanie w elicie. Również trzeba tutaj powiedzieć o Tai Wofinderze. To jest zawodnik, który no od lat jeździ, jest liderem z Sparty Wrocław, zna tor olimpijski. No to chyba jak własną kieszeń i jak własną żonę, tak to czy też narzeczoną. My jesteśmy już też po słowie z tajskim i na pewno również zagości na naszej antenie na żywo w wydaniu specjalnym Speedway is Coming, w magazynie naszym żużlowym, który będziemy ciągle powtarzać. Ciągle jeszcze będziemy powtarzać o tym, że właśnie w poniedziałek na żywo po raz pierwszy wywiad w języku angielskim z 19-letnią Sabine Weber, niemiecką zawodniczką żużla, która zadebiutuje po raz pierwszy w historii polskiej ligi i która może właśnie da bakcyla dziewczynom, żeby to dziewczyny w przyszłości również i rywalizowały ze sobą na torach żużlowych. Jeśli chodzi o tajski na razie zajmuje 16 miejsce, 15 punktów i myślę, że celem dla tajskiego, gdzie wraca po kontuzji, będzie, no, czy jest szansa na to, żeby w przyszłym sezonie tajski był, załapał się do tej ósemki, no będzie trudno, ponieważ jest to aż bez mała 15 punktów do ósmego miejsca. No wszystko jest możliwe, tym bardziej, że tański zawsze był co sezon uważany za faworyta. No w tym przypadku wiemy, że tański wraca po dwumiesięcznej pauzie spowodowanej groźną kontuzją. Brytyjczyk także liczy, że w sobotnim show na Stadionie Olimpijskim odegra znaczącą rolę. Tamtejszy tor, jak już wspomniałem, który Wofinę zna przecież doskonale, pozwala już wiele razy na to, by ściganie na nie było fenomenalne. Ostatnimi czasy w najlepszym tego wydaniu w Polsce. Również, kochani, Wrocław, czyli to miejsce, to nietuzinkowe miejsce dla polskiego Speedwaya, w ogóle dla historii Speedwaya światowego, oznacza już tym samym półmetek tych tegorocznych zmagań, jeśli chodzi o indywidualne mistrzostwa świata na żużlu. I cóż, za kilka chwil będziemy już emocjonować się praktycznie ostatnim turniejem Grand Prix. Jak można tutaj, no cóż, zdobywać punkty, to trzeba zdobywać, tym bardziej jeśli chodzi o polskich zawodników na własnym terenie, na własnych tak zwanych śmieciach. No, jak już wspomniałem, ten ścisk w klasyfikacji na obecnym etapie jest wielki. Różnice między pierwszym a szóstym zawodnikiem są najmniejsze, kochani, najmniejsze od 2005 roku, czyli przez 14 lat na żużlu w cyklu Grand Prix nie było takiego ścisku pomiędzy pierwszym a szóstym miejscem, a jeszcze może być jeszcze większe po jutrzejszych zawodach, czyli no, od 2005, 14 lat, 12 lat, przypomnijmy sobie te liczby, 12 lat czekał Wrocław na powrót żużla na najwyższym poziomie, 14 lat nie było takiego ścisku, jeśli chodzi o rywalizację indywidualnego mistrza świata na żużlu.
I trzeba też powiedzieć, kochani, o tym, że szanse są. Nareszcie czekamy na to, aby na własnej ziemi któryś z naszych zawodników również zwyciężył. Aby tą, no niestety, czteroletnią złą pasę przerwać. Tym bardziej, że pamiętamy, że Tomasz Golub, wygrywając na stadionie olimpijskim, zdobył indywidualne mistrzostwo świata na żużlu. I tak naprawdę mamy tylko dwa indywidualne mistrzostwa świata na żużlu. Właśnie Tomka Goluba. No i drugie. No i kochani, tutaj, że nie jestem ekspertem, wyleciało mi z głowy. A więc jeżeli ktoś pamięta, kto został pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu w historii żużla, w historii właśnie Speedway Grand Prix, czyli indywidualnego mistrza świata na żużlu, proszę mi o przypomnienie. Nie jestem pewny, nie chcę strzelić tego nazwiska, ale jeżeli nasz tutaj widz pamięta, pan Ryszard Krzysztof Czaban, kto był pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu, jeśli chodzi o Polaków, przypomnijmy, drugim jest Tomasz Golub i czekamy na kolejnego. Mamy nadzieję, że będzie nim właśnie nasz niezawodny w tym sezonie jeżdżący bez mała, nawet dwóch zawodników mają szansę, czyli Patryk Dudek czy Bartosz Zmarzli. Jeśli chodzi o listę startową, teraz trwa, jak wiadomo, trening przed rozstawieniem tych wszystkich kolejnych wyścigów. No i kto wystąpi? I po kolei może będziemy tutaj jechać z koksem. Jutro przypomniamy godzina 18 na angielskiego czasu, 19 w Polsce. Jerzy Szczakiel, dziękuję panie Ryszardzie. Tak, Jerzy Szczakiel był pierwszym indywidualnym mistrzem świata na żużlu, a później długie nic i nasz Tomek Golub. I już jeszcze raz lista startowa. Taivo Finden z Wielkiej Brytanii, wielki powrót po kontuzji, po dwóch miesiącach ścigania. Bartosz Zmarzlik, no chyba nie trzeba przypominać, z jakiego kraju pochodzi. Fredrik Lindgren, Szwed, kolejny z naszych stantów Maciej Janowski. Australijczyk Max Frick, Rosjanin Artiom Łaguta, Australijczyk Jason Doyle, Rosjanin Emil Saif-Tudinov, no to na pewno będzie faworyt tegorocznej edycji indywidualnych mistrzostw świata na żużlu do zdobycia tego najważniejszego trofeum. No nasz kolejny reprezentant Patryk Dudek, Słoweniec Matej Żagar, Słowak Martin Waculik, kolejny reprezentant Polski Janusz Kołodziej, Duńczyk Nils Christian Iversen, Szwed Antonio Lindbeck, Duńczyk Leon Madsen, to kolejny również z faworytów do zdobycia indywidualnego mistrzostwa świata na żużlu. Kolejny z naszych reprezentantów, i to aż będzie trzech pod rząd, Maksym Drabik, Przemysław Liszka, a więc zawodnik Sparty Wrocław, który jeździ teraz dla kolejarza Opole, i Mateusz Cierniak, Polak. A więc no, będziemy mieć tych zawodników, ze względu na to, że jest to rozgrywane Grand Prix u nas w Polsce, to każdy cykl Grand Prix w danym kraju zawsze może gospodarz turnieju tutaj wystawić zawodników. Sędzią głównym jeszcze zawodu będzie Szwed Krister Gardel. Mamy nadzieję, że będzie dobrze sędziowo. Przeważnie trzeba przyznać jedno, że sędziowanie na Speedwayu jest tak, w pewnym sensie nie ma tak dużego wpływu na wynik jak w piłce nożnej. No i na pewno są mniej medialnymi sędziowie od Speedwaya niż od piłki nożnej. Ja już może przejdę do samego czatu, ponieważ tutaj pan Ryszard Czaban jest z nami od początku. Pozdrawiamy. Panie Ryszardzie, frekwencja na meczu pierwszej ligi żużla RKM ROW Rybnik Orzeł Łódź, pierwsze święto wielkanocne, komplet publiczności, 10 tysięcy widzów. Chciałbym, by na meczach piłkarskich tyle było. Ja pamiętam, że Stadion Olimpijski w Wrocławiu potrafił nawet pomieścić 50 tysięcy kibiców na cyklu Grand Prix na żużlu. Wyobrażacie to sobie? 50 tysięcy pasjonatów Speedwaya, 50 tysięcy na tym jeszcze wtedy starym stadionie olimpijskim, dzisiaj już zmodernizowanym, dzisiaj odstawionym naprawdę na wysokim poziomie. Przypomina nam czasy II wojny światowej, bo przecież stadion olimpijski ma swoje lata świetności. No, mam nadzieję, że będzie okazja, może jeszcze w tym roku, być na tym stadionie z okazji meczu żużlowego. Chociaż no, to jest bardzo prawdopodobne, ale jeżeli będziemy mieć ku temu okazję w przyszłym roku, to na pewno we Wrocławiu
zawitamy. Tym bardziej, że pochodzę z Wrocławia. W Wrocławiu człowiek z sentymentem wielkim pała. Tam kończyłem studia, tam mieszkałem przez 3 lata. Bardzo zawsze człowiek z sentymentem będzie właśnie powracał do tego wspaniałego miejsca, a szczególnie do tych transmisji żużlowych w Polskim Radiu Wrocław. Sobotę popołudnie kibica i w niedzielę wieczór kibica. Ja pamiętam te popołudnie kibica z Polskim Radiu Wrocław, kiedy człowiek przy uchu miał, powiem szczerze, no, radio, lata, początek, pierwsza połowa lat 90., czyli 94-95 rok, kiedy zacząłem interesować się w tym czasie żużlem. No i powiem, ja sobie wtedy nie wyobrażałem, żeby z radia przejść na telewizję. Kiedy pierwszy raz w życiu oglądałem w ogóle żużel w telewizji, to dla mnie było, no po prostu nie byłem przekonany. Ja uwielbiałem zawsze słuchać w radiu i do dzisiaj, powiem szczerze, gdybym miał wybierać między radiem a telewizją, wolałbym radio, ponieważ ten ryk motocykli, ten ryk silników, no to jakby ten mikrofon radiowy był przy samej taśmie startowej, ale nie tylko, przy samych bandach. I powiem szczerze, ja uważam osobiście, że dla mnie radio jest no, niesamowite pod względem, jeśli chodzi o transmisję na żużla poprzez radio. I miejmy nadzieję, że nam się również uda, że będziemy mogli wykupić tą akredytację. Tak, no niestety w przypadku radiowych rozgłośni, jeśli chodzi o Federację Grand Prix, Federację Żużla, w tym przypadku radio musi sobie wykupić akredytację. Ja z tą akredytacją już dwa miesiące dzwonię i dodzwonić się nie mogę, bo to tak właśnie no, są inne sprawy na głowie, inne załatwienia spraw związanych z radiem, z rozwojem radia, że człowiek zapomina. Chciałbym, żeby w tym roku doszło do tego, aby po raz pierwszy otrzymać akredytację, gdzie jest łatwiej niż akredytacje dziennikarskie w przypadku piłki nożnej, gdzie to już można pomarzyć, gdzie odrzucono naszą prośbę na mecz Barcelony z Liverpoolem i też finał Pucharu Polski. Ale ze Speedem myślę, że nie będzie tak źle. Będziemy się kontaktować już w poniedziałek, więc kochani, przypominajcie mi w na Messengerze proszę wręcz ostrą robić jazdę na Messengerze, na privy naszej grupy medialnej, czy to Radia Sport Polonia, czy Sport Polonia TV, na naszym prywie, tak to nazwę, czyli na prywatnej wiadomości Messengera. Po prostu przypomnijcie nam, żebyśmy w poniedziałek zadzwonili do Cardiff i załatwili akredytację dziennikarską, radiową na te przyszłe Grand Prix. Pan Ryszard również tutaj wspomina, a w ubiegłą niedzielę na mecz Ekstraligi był też komplet publiczności we Wrocławiu na meczu Sparta Betard Wrocław GKM Grudziądz. No panie Ryszardzie, no pan to jest po prostu pasjonat, nie tylko piłkarski. Pan ma tą niesamowitą wiedzę i pozdrawiamy przy okazji naszego redaktora, którego możemy już niektórzy nasi stali widzowie znają, chociażby z programu magazynu Z niebieskich kart historii, gdzie opowiada w sposób niesamowity, przejmujący no, człowiekowi zawsze, kiedy słucha tej historii chorzowskiego ruchu, cofając się w lata 30. ubiegłego stulecia, ubiegłego wieku, to aż normalnie włosy stają na rękach, a więc można powiedzieć, że na baczność, aż się chce słuchać pana Ryszarda. Może kiedyś pan Ryszard również na naszej antenie opowie nam o żużlu. Więc miejmy taką nadzieję. Tutaj na czacie nadal nie ma jakiegoś wręcz mega ścisku, ale na pewno udostępnimy dzisiejszy magazyn specjalny zapowiedź Speedway Grand Prix. No kochani, cóż, myślę, że udało mi się sprostać zadaniu, tak to nazwę. Wiecie sami, ci, którzy słuchali żużlowego magazynu Speedway Comic, a więc Wojtka z Irlandii, który no niestety z różnych przyczyn musiał opuścić naszą redakcję sportową. Miejmy nadzieję, że Wojtuś do nas jeszcze wróci. Pozdrawiamy jego i całą jego rodzinę przewspaniałą. Pozdrawiamy również wszystkich jego przyjaciół żużla i ten jego 10-metrowy pokój. Tak, o powierzchni 10 metrów, gdzie on ma muzeum w Irlandii, w swoim domu, gdzie mieszka na emigracji. Żużlowe muzeum w domu, 10 metrów, naprawdę to jest niesamowite. Wojtek, czekamy na Ciebie, czeka cała redakcja grupy medialnej Radia Sport Polonia i Sport Polonia TV.
No i cóż, pomału żegnamy się z Wami, kochani. Przy okazji możecie również podać na czacie, ile już czasu Wam nadajemy na temat żużla. Ja już dzisiaj Was zapraszam na poniedziałek, na live'a. Już za chwilę, zaraz tutaj wejdziemy sobie na nasz program tak zwany dnia ramowy. Ale tak dobrze pójdzie, to od dzisiaj zaczynamy przez kilka dni pod rząd nadawanie. A więc jak sami widzicie, no nie mamy nawet czasu, kiedy niekiedy wcisnąć w te najbliższe dni daty. Nam tyle dat będziemy zapisywać, bo naprawdę jest sporo chętnych. Myślę, że w środę będziemy gościć jeden z klubów piłkarskich, czyli wróci na naszą antenę Radia Sport Polonia, ciesząca się wielką popularnością audycja od C-klasy do Ekstraklasy. Kochani, no i cóż, ja zaraz tu wejdę na media, zaraz będę wiedział, o co kaman, jeśli chodzi o nasz program, jeśli chodzi o żużel na antenie Radia Sport Polonia. Już mam tutaj wyświetlone. Dobrze, że dzisiaj człowiek ma ten sprzęt obok siebie, że może na bieżąco śledzić w dobie tej elektroniki. I tak, kochani, zapraszamy na ponowne spotkanie z żużlem w poniedziałek o godzinie 19 czasu naszego. Będziemy zawsze podawać czas lokalny, czyli brytyjski, angielski, jak zwał, tak zwał. Greenwich, nie Greenwich, przez Greenwich, po Greenwich, czy też za Greenwich. O godzinie 19 Love, Speedway is Coming, Cindy Weber, wydanie specjalne, wywiad w języku angielskim, który będę dla Was prowadził. Będzie to interaktywny z udziałem słuchaczy fanpage'a Radia Sport Polonia, Facebook chat, a więc na tym samym, co dzisiaj nadajemy, zaprosimy Was i również będzie można również żużlowi tutaj pasjonaci z różnych grupy Speedwaya będą mogli się do nas dołączyć. Panie drogi Ryszardzie, ile już czasu nadajemy? O, i kolejna informacja pana naszego Ryszarda. Żużel w 1979 roku zamieniłem na piłkę, bo ze Stadionu Śląskiego, gdzie 1 września były rozgrywane Mistrzostwa Świata, trafiłem na ulicę Cichą 6 na mecz Ruchu z Legią, wygrany przez Ruch 3-2. Do przerwy Ruch przegrywał z Legią 0-1. No, 79, panie Ryszardzie, rok moich narodzin, a więc 40 lat temu, od 40 lat jest pan związany z piłką nożną. Zadam pytanie, panie Ryszardzie, jak pan wytrzymuje ten rozwód, tak to nazwę, z żużlem? 40 lat już jest pan po rozwodzie. Czy nadal pan śledzi żużel na antenie, w ogóle jeśli chodzi o ligę, czy też indywidualnie się zasiada na żużlu, czy mecze reprezentacji, występy reprezentacji Polski na żużlu? Poczekamy na odpowiedź. Gdyby można było się połączyć bezpośrednio z panem Ryszardem, a jeżeli taką udzieli to nam zgodę, będzie gotowy, to można by było jeszcze na żywo zadać panu Ryszardowi pytanie, jeżeli byłaby taka możliwość, a jak nie, to przedzwonimy i przez komunikatory społeczne będziemy mogli się połączyć. Czy panie Ryszardzie, no właśnie nie wiem, co oznacza to tak, czy pan znosi jakoś ten rozwód z żużlem 40-letni, czy ma pan teraz możliwość połączenia się z nami? Czekamy, kochani. No to jest piękne, kiedy jest to radio, audycja interaktywna. Panie Ryszardzie, czy możemy się z panem połączyć? Czekamy na odpowiedź. No tak, Świętochowice, pamiętamy, żużel Śląska Świętochowica, tak, jest opcja. Czyli łączymy się z panem, panie Ryszardzie, zapytamy, no człowieka, który przecież żył do tego 79 roku z żużlem, już się z panem łączymy, drogi panie Ryszardzie. Halo, halo, panie Ryszardzie, Radio Sport Polonia z Londynu, nadajemy na żywo, jest pan na żywo. Czy dobrze nas słychać? Halo. Halo, halo, czy dobrze nas słychać?
Panie Ryszardzie, pierwsze pytanie. Jak pan znosi rozwód 40-letni z żużlem? Rozwód 40-letni z żużlem, no się dobrze, bo pokochałem tego czasu piłkę, ale tym bardziej go dobrze znoszę, że tutaj mieszkam w Świętochownicach, czyli kolebce też niejako żużla. Wiesz, tutaj stąd wywodzi się świętej pamięci Paweł Waloszek. A kto to jest Paweł Waloszek, to kibice z Pidwaya wiedzą. A ja nie wiem. Proszę nam, jeżeli można, przez chwilę trochę historii żużla nam zdradzić na antenie Radia Sport Polonia. Więc Paweł Waloszek to bodajże, ja będę mówił z pamięci, może jest cokolwiek sympatycy czarnego sportu sprostują, ale ikona świętochłowickiego i polskiego żużla, nie zawaham się użyć określenia, że też światowego żużla, gdyż miał w swoim dorobku na czarnym torze zdobyty tytuł wicemistrza świata. O, no to jednak nie bagatela, zawodnik, klasiora, można tak to nazwać. No tak, tutaj w Śląsku Świętochłowice, gdy jeździł na tym starym Krasioku, obok Huty Florian, dzisiejszego zakładu ArcelorMittal Poland, to tutaj byli żużlowcy klasy naprawdę światowej, ale potem przenosimy w 80 roku na stadion Skałka, gdzie miałem też okazję bycia na meczach żużlowych. Pamiętam, może że w połowie lat 80. byłem na meczu Śląska Świętochłowice, bodajże z Wybrzeżem Gdańsk. Nie pamiętam teraz wyniku, ale wtedy na stadionie Skałki, na stadionie, gdzie żużlowcy Śląska podejmowali wówczas w tej najwyższej klasie rozgrywek, dzisiaj Ekstralidze, Gdańskie Wybrzeże, no to stadion Skałki był pełny. Pamiętam, był pełny chyba trzy razy, z tego co trzy czy cztery razy, bo pamiętam też na piłce, jak mistrz Polski Szumierki Beton grały w turnieju 60-lecia ruchu Chorzów w 80 roku z Sławem Praga, no to również był komplet i później w 2001 roku, kiedy polska młodzieżówka grała z Ukrainą, wygrywając 3-0, a w tejże młodzieżówce polskiej pod wodzą trenera Leszka Cinkiewicza grał Eusebiusz Smolarek. No, niebywała postać. Panie Ryszardzie, zapytam właśnie. Ksiądz Świętochłowice zniknął z mapy żużlowej Polski. Czy zna pan, co się stało? Przecież ksiądz Świętochłowice na pewno tę historię w historii żużla polskiego zapisał się złotymi zgłoskami. Kibice żużla tutaj walczą o opór czarnego sportu. Poprzedni prezydent miasta Świętochłowice, pan Dawid Kostępski, był głównym animatorem powrotu tego sportu, aczkolwiek ja uważam, że gmina jest zbyt biedna, by utrzymywać tak drogą dyscyplinę sportu. Nie, żebym był przeciwny temu, bo sport w każdej postaci jest potrzebny temu miastu, ale teraz jest taka sytuacja, w ogóle z obiektem Skałki w Świętochłowicach, że ten stadion jest dosłownie rozgrzebany. To jest rejent poprzedniej epoki. Były na początku, gdy go wybudowano, drewniane ławki, potem zastąpione plastikowymi siedziskami.
teraz poprzedniemu prezydentowi, właśnie panu Dawidowi Kosyńskiemu, zamarzył, znaczy powstał projekt przebudowy stadionu, były billboardy, wszystko dopięte na ostatni guzik. Inwestor się znalazł po kilkukrotnym znalezieniu tych inwestorów, nie? Bo wiadomo, przetargi, kto da więcej, nie? No i teraz chodzi o to, że tutaj stadion jest na ten czas rozkopany, bo nowy prezydent gospodarzy miasta, pan Cowoń, nie posuwa się do tego, by doprowadzić do końca tą inwestycję, tłumacząc się brakiem pieniędzy, że nie jest zbyt biedna. No tak, ale miejmy nadzieję, że znajdzie się kiedyś taki inwestor i żużel do Świętochłowic, szczególnie ten ligowy, powróci. Ja też mam taką nadzieję, aczkolwiek tak jak wspomniałem, na obecny czas tutaj ten stadion, nawet na tych billboardach, o których wspominałem, też nie przypominał takiego stadionu, który by przypomniał choć w części na przykład taki stadion Apatora, czy nawet taki stadion Sparty w Wrocławiu, sektory dla widzów są zaznaczone, gdzie jest oświetlenie. Tutaj, nie wiem, może inwestor szedł po kosztach i praktycznie w tej formie tak przedstawili to na tych billboardach, że stadion, owszem, lifting, pięknie to tam wyglądało, ale bez oświetlenia, bez zadaszonych trybun, a to jest wymóg dzisiejszych czasów, że kibic przychodzący na mecze, czy to piłki, czy to czarnego sportu, no to praktycznie powinien mieć zapewniony ten komfort oglądania widowiska sportowego. Mam jeszcze dwa pytania związane ze Śląskiem Światowice, drogi panie Ryszardzie, a mianowicie, kiedy nastąpiło zamknięcie sekcji żużla i w której to było lidze? To było bodajże chyba drugiej lidze, ale to było na początku, na przełomie lat 90. i początku obecnego wieku. Czy pan pamięta? Jeszcze pamiętam w latach 90., początek lat 90. Telewizja Katowice przeprowadzała relacje z meczów Śląska Świętochłowicza, nawet to wrzucamy na swój facebookowy profil. Czy pan pamięta, czy z historii żużla, czy w Świętowicach były kiedyś rozgrywane, no właśnie, zawody na najwyższym takim, no, czy byli gospodarzem zawodów na najwyższym poziomie światowym? No może nie na najwyższym światowym poziomie, ale były zawody typu o złoty kask, a więc te mające już jakąś swoją rangę w kalendarzu imprez żużlowych na najwyższym krajowym poziomie. Panie Ryszardzie, jeszcze może, bo pan pamięta pewno te czasy pana Jerzego Szczakiela, już nieżyjącego chyba zapewne, bo to tyle lat temu było. Jak pan mógłby tak w kilku słowach określić osobę? Czy pan pamięta, kiedy zdobywał indywidualne mistrzostwo świata na żużlu? Oj, nie pamiętam tego, wie pan, ja bym musiał tutaj sięgnąć do archiwum, odszukać na YouTube tutaj ten finał. Jakimś cudem znalazłem się w posiadaniu programu z tego historycznego zwycięstwa Polaka podczas indywidualnej mistrzostw świata na żużlu w 73 roku na stadionie Śląskim w Chorzowie. No to jest taka niewątpliwa perełka. Mam też inne programy żużlowe, ale to z meczów RKM-u Rybnik, czy z meczów Śląska Świętochłowice jeszcze za czasów, kiedy wzięli w drugiej lidze, czy tej pierwszej lidze zwanej teraz Ekstraligą. Jaką osobą był pan Jerzy Szczak, jeżeli może pan przypomnieć tym młodszym kibicom, ono szczególnie mnie? Na pewno wirtuoz jazdy na żużlowym motocyklu.
Śląska Świętokłowice. Podam przykłady. Jerzy Kochman, pan Jerzy Mucha bodajże. No tutaj wiele takich przykładów. Jest byłych żużlowców, którzy już no, to się w gwarze piłkarskiej określa, zawiesili piłkarskie buty na kołku, a coś, ale nie wiem, bo to nie idzie zawiesić, nie? Ale pokończyli swoje żużlowe kariery i teraz by mogli na pewno szkolić młodych adeptów. No tutaj w Świętokłowicach jest szkółka żużlowa, ale nawiązał Śląsk Świętokłowice współpracę z drugoligową Wandą Kraków i tam swych zawodników jakby wysyła, by kontynuowali początki swoich żużlowych karier. No tak, Wanda Kraków, wiadomo, jakie ma kłopoty, będzie teraz grała, już jechała ostatni wyścig i to chyba dla dobra nie tylko tego klubu, ale dla dobra przeciwnika, bo z tego co wiemy i ja nawet o tym nie wiedziałem, ale podczas tego z naszych magazynów z Speedway's Coming nawet człowiek sobie nie wyobrażał, ile muszą zapłacić rywale drużyn przeciwnej, które jeżdżą z Wandą, które wygrywają po 70 do 20, jak chociażby Kolejarz Opole nie tak dawno, czy inne drużyny, które zdobywają co najmniej 60 punktów i jakie koszty muszą teraz ponieść rywale tych drużyn jeżdżących z Wandą Kraków, bo muszą zapłacić, wiadomo, za te mega zdobycze punktowe właśnie, gdzie zdobywa drużyna tyle, a nie nie mniej punktów i na pewno są to koszty również ponoszą drużyny przeciwne. Ale jeszcze tak na koniec zapytamy, drogi panie Ryszardzie, o typ jutrzejszego Speedway Grand Prix, który odbędzie się po 12 latach, wróci na stadion olimpijski w Wrocławiu. Kogo pan tak typuje na zwycięzcę i czy polski zawodnik nareszcie na własnej ziemi wygra jutrzejsze zawody? No, konkurencja jest silna, ale podpowiada serce, że będzie to Polak. Dziękujemy panie Ryszardzie, pozdrawiamy Świętokowice, pozdrawiamy pana i całą pańską rodzinę i do usłyszenia ponownie na antenie Radia Sport Polonia. No kochani, jak słyszeliście, dzisiaj zastępstwo, można powiedzieć, że tak to mogę nazwać, żeśmy zastąpili, że udało się zastąpić, ale to mówię, działanie Boże, no Pan Bóg, jak to mówię, nigdy, zawsze jest jest niesamowity, nieobliczalny. Jeżeli, wiadomo, jest jakiś projekt, w którym wkładamy całe serducho, całą swoją pasję, swoją pracę łącząc zawodową właśnie z pasją tworzenia radia, Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów, Sport Polonia TV, telewizja z pasją dla pasjonatów i grupa medialna, która powstała na dniach ostatnich w połączeniu tych właśnie dwóch projektów, a więc radiowego i telewizyjnego. Kochani, niech nam niebiosa służą, niech nam błogosławi Bóg, niech nam błogosławią wszyscy ci, którzy chcą wziąć te ręce do pługa, nie chcąc oglądać się wstecz. I jedziemy do przodu, jedziemy również i z magazynem żużlowym, a dzisiaj kochani dziękuję wam za udział, prowadzący tę audycję, redaktor naczelny grupy medialnej Radia Sport Polonia i Sport Polonia TV, dla was mówiący te słowa i dzisiaj prowadzący audycję, no, w awaryjnym jednoosobowym składzie, ale mieliśmy okazję wysłuchać również naszego eksperta od Chorzowskiego Ruchu, historyka, tak to trzeba nazwać, historyka pana Ryszarda Krzysztofa Czabana, który wczoraj, można powiedzieć już dzisiaj do późnych godzin nocnych, był z nami na live'ie na kanale Sport Polonia TV, gdzie omawialiśmy, no niestety, ale my żeśmy się chyba już w wakacje przyzwyczailiśmy do tego sezonu tak zwanego ogórkowego w piłce nożnej, że polskie drużyny szybko zaczynają i szybko kończą przygodę z europejskimi pucharami. Ale mamy żużel, mamy najsilniejszą ligę na świecie, mamy wspaniałych, indywidualnych
żużlowców polskich na świecie, którzy dzisiaj rywalizują i walczyć będą do końca w cyklu Speedway Grand Prix o to, aby pokrzyżować plany Emiliowi Seyfiuddinowi, a także Lo Madsenowi w walce, a jeżeli nie pokrzyżować plany, to żeby nie było im tak łatwo jednym z tych dwóch zdobyć indywidualne mistrzostwo świata na żużlu i pokazać po raz kolejny, że polski żużel, polscy żużlowcy to jednak czołówka światowa, to jednak polska liga jest najsilniejszą ligą na świecie, top one, że polska reprezentacja na żużlu, to nie musimy się wstydzić, że indywidualnie żużlowcy w cyklu indywidualnych mistrzostw świata, czyli Speedway Grand Prix, również są w czołówce i biją się o najwyższe tutaj stopień podium, czyli zwycięstwo i zostanie na rok 2019 i tak też liczymy indywidualnym mistrzem świata na żużlu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze studia w Londynie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie wszystkich pasjonatów, wszystkich tych, których głęboko w sercu, w żyłach, może nie płynie żwir, na którym jeżdżą żużlowcy na tym żużlu, ale pozdrawiamy wszystkie grupy, fanpage związane ze Speedwayem. Pozdrawiam wszystkich tych naszych współpracowników, którzy kochają sport, czarny sport i który już ponownie wróci nasz ekspert, redaktor naczelny grupy Speedwaya w grupie medialnej Radia Sport Polonia i Sport Polonia TV, Przemek Bartkowiak, na antenę naszego Radia Sport Polonia we wtorek. Kochani, we wtorek już za chwilę sprawdzę, czy mamy potwierdzenie, o godzinie 19, czyli o 20 polskiego czasu. Jeszcze Wam damy info. Magazyn żużlowy Speedway z Comic, w którym to omówimy dzisiejszą zapowiedź jutrzejszego Speedway Grand Prix na żużlu we Wrocławiu. Powiemy o ostatniej kolejce rundy zasadniczej drugiej i pierwszej ligi żużlowej, a szczególnie Ekstraligi, bo przecież Ekstraliga żużlowa, o której ciągle dzisiaj mówiliśmy, że jest najlepszą ligą na świecie, będziemy również omawiać pierwsze wrażenia z debiutu na polskich stadionach, na polskim stadionach żużlowych. Im więcej się zatrzymamy na tym debiucie Sabiny Weber. Sabiny Weber, która będzie Cindy. Kochani, ja nie wiem, co mi jakaś Sabina Wełbie chodzi. Przepraszam, Cindy. I'm apologize, entschuldigung, meine liebe, entschuldigung, Frau Sabine, Cindy, sorry again, Cindy Weber, alles Gute, auf Wiedersehen, vor Mittag, i dzisiaj, kochani, będziemy czekać z utęsknieniem właśnie na spotkanie właśnie Cindy Weber. Już w poniedziałek, godzina 19 czasu lokalnego. Cindy Weber, Speedway is coming. Cindy Weber, wydanie specjalne, wywiad w języku angielskim, które ja poprowadzę dla Was. Będzie to też i debiut dla mnie prowadzenia w języku, można tak powiedzieć, półojczystym, bo przecież człowiek już troszeczkę życia tutaj zostawił w Wielkiej Brytanii. Będzie to interaktywne z udziałem słuchaczy na fanpage'u, na tej samej stronie, co dzisiaj nadajemy na live'a. Fanpage Radia Sport Polonia na Facebooku, na czacie. Będziecie mogli zadawać pytania, które będę od razu przetłumaczał na język angielski. I zapraszamy Was na poniedziałek i na wtorek. To tyle o żużlu na naszej antenie. A teraz na koniec wsłuchajmy się w te emocje związane ze Speedwayem na najwyższym poziomie, czyli intro Speedway Grand Prix.